jak działa aparat. Jesteś ciekawy, jak działa aparat stały, tak, żeby przesunąć zęby bez ich wypadania? Za chwilę się dowiesz. Zacznijmy od tego, co to jest aparat stały. Aparat stały składa się z elementów podstawowych zamków ortodontycznych, czyli takich kwadracików, które przyklejamy pojedynczo na każdy ząb. Na zębach tylnych mogą być albo pierścienie, albo tak zwane rurki, czyli zameczki, które są na zębach trzonowych. O tym, jaka to będzie wersja tego właśnie elementu, decyduje o tym lekarz. Zamki i elementy tylne łączy ze sobą łuk ortodontyczny, czyli taki drucik, który łączy wszystkie zęby za pomocą zameczków. A ten drut może być albo przytwierdzony do zamka za pomocą gumeczki, ona może być kolorowa bądź bezbarwna, albo za pomocą specjalnej klapki. Gumki są w aparatach właśnie, które posiadają gumeczki, czyli ligaturowanych, a klapki są w tak zwanych aparatach samoligaturujących. No dobra, jak już znamy budowę aparatu, to teraz możemy sobie powiedzieć o tym, jak on działa. Zamek ortodontyczny, który jest przyklejony na zębie i połączony z innymi zamkami drucikiem, jest przez ten drucik pociągany do prawidłowej pozycji. Czyli jeżeli mamy krzywe zęby wyjściowo, naklejamy sobie zamki, czyli te kwadraciki, bądź rurki na zęby boczne i łączymy to drucikiem. Ten drucik na początku będzie krzywy, tak jak nasze zęby, ale on dąży do tego, żeby być znowu prosty. I razem z tym dążeniem do prostego, prawidłowego łuku pociąga za sobą zęby. W ortodoncji rozróżniamy dwa pojęcia. Resorpcja i apozycja. Te dwa zjawiska stosujemy w trakcie przesuwania zęba. No dobrze, słuchajcie. Mamy tutaj ząb. I wymyślmy sobie, że on jest na przykład krzywy w tę stronę, czyli jest pochylony. I chcemy go wyprostować. Jak możemy to zrobić? Na nasz pochylony ząb możemy nakleić zamek ortodontyczny. I zamontować łuk, czyli drucik, który połączy go z pozostałymi zębami. Na ten drucik i zamek możemy założyć sobie gumeczkę albo zamknąć specjalną klapkę, jeżeli to jest aparat samoligaturujący. Ten drucik będzie ciągnął ząb w tę stronę, a ten element będzie go pchał. Z tej strony, z której ząb jest pochylony i go przesuwamy, mamy zjawisko tak zwanej resorpcji, czyli kość wokół tego zęba po tej stronie będzie się delikatnie luzować, rozpuszczać, tak żeby ten ząb miał miejsce, żeby się wyprostować. Natomiast z tej strony będziemy mieć zjawisko tak zwanej apozycji, ponieważ ząb przemieszczając się w tę stronę będzie musiał mieć nadbudowywaną kość, czyli tu kość się będzie trochę zanikała, będzie się luzowała, a tu będzie się nadbudowywała kość. Dlatego przy prawidłowych siłach, przy prawidłowym założeniu aparatu zęby się przemieszczają razem z przebudową kości dookoła. Wtedy oczywiście możemy mieć przejściowy moment, kiedy zęby są rozchwiane i to jest zjawisko dosyć normalne w leczeniu, podczas leczenia ortodontycznego, ale dopiero po zdjęciu aparatu te zęby zaczynają się stabilizować i przestają być ruchome. To zjawisko właśnie, kiedy mamy nadmierną ruchomość zębów podczas leczenia ortodontycznego, wynika właśnie z tej przebudowy kości wokół zęba. No dobrze, ale jak to zrobić, żeby ten mały zameczek, który jest naklejony na zęby, rzeczywiście zaczął przesuwać ząb razem z korzeniem? Otóż zameczek jest przyklejony do zęba bez żadnego wiercenia, także to nie boli zakładanie aparatu, to jest przyklejony specjalnym klejem i ten zamek powoduje razem z drucikiem powolne przemieszczanie. I ten zamek przekazuje, on jest na stałe sklejony z zębem, ale on przekazuje informację, którą nadaje drucik, przekazuje na ząb i jego korzeń. Drucik delikatną siłą pobudza ruch zęba, czyli ta siła
od aparatu stałego wcale nie jest duża, ona jest bardzo mała, ale ona jest przyłożona do zęba stale, przez cały czas. Kiedy się śpi, kiedy się je, kiedy się uprawia sport, kiedy się nic nie robi. Cały czas ta siła jest przyłożona do zęba, w związku z tym delikatnie pobudza ruch zęba. Dlaczego w ortodoncji są ważne delikatne siły, które można wygenerować właśnie aparatem stałym? No to jest tak. Jakbyście mieli malutki klocek i chcieli go przysunąć do siebie, no to tak, przyczepimy do niego linkę i zaczniemy szarpać mocno, to tak, będzie nas bolała ręka, a klocek będzie bardziej podskakiwał niż się przesunie delikatnie równo do nas. Czyli to jest nieprawidłowe użycie siły w ortodoncji, zbyt dużej. Wtedy ząb nie idzie jak chcemy, tylko się raczej pochyla, a nie przesuwa ładnie równo, plus to z reguły boli pacjenta. Natomiast jeżeli przyłożymy delikatną siłę do zęba, to jest tak jak z tym klockiem. Powiedzmy, że delikatnie ciągniemy za sznureczek ten klocek nam się będzie przesuwał po powierzchni, na której jest, ręka nas nie będzie bolała, klocek nie będzie podskakiwał, ale będzie się ładnie do nas przesuwał. I tak samo jest w ortodoncji. Jeżeli przyłożymy delikatną siłę odpowiednią dla zęba, kość wokół tego zęba będzie się delikatnie przebudowywała, powodując ładny ruch zębów, a jednocześnie spowoduje zmniejszone ryzyko powstawania bólu przy leczeniu ortodontycznym. Czy zawsze leczenie ortodontyczne boli? No nie zawsze. A powiedziałabym nawet, że coraz rzadziej, ponieważ nowoczesne aparaty zmniejszają ryzyko powstawania dolegliwości bólowych ze względu na niskie siły tarcia. Jeżeli oczywiście pacjenta bolą te zęby, bo tak się też może zdarzyć, to może świadczyć o na przykład bardzo niskim progu bólowym pacjenta, bądź na przykład dużej wadzie czy leczeniu ekstrakcyjnym, którym sprzyja również zwiększonemu bólowi. Ale pamiętajcie, jeżeli kogoś z Waszych bliskich bolały zęby podczas leczenia ortodontycznego, to nie znaczy, że Was też będą bolały. Nowoczesne druciki, które stosujemy w leczeniu ortodontycznym, są termoaktywne i ze stopów niklowych, niklowo-tytonowych, czasami z domieszkami innych materiałów, innych metali. W każdym razie te druciki zakładamy na samym początku leczenia ortodontycznego najczęściej. One zaczynają się od takich bardzo cienkich, potem coraz bardziej stają się coraz grubsze, zakładamy coraz grubsze. Ale co jest fajnego w tych pierwszych drucikach, które zakładamy na aparat? One mają tak zwaną pamięć kształtu. Jeżeli są kształtowane w formie łuku i je zgnieciemy i puścimy z powrotem, to one wracają do swojego pierwotnego kształtu, czyli kształtu łuku, prawidłowego łuku zębowego. No na przykład mogę Wam pokazać, jak robię supełek z tego drutu. O, zrobiłam supełek. Teraz puszczam i drucik jest znowu w kształcie łuku. Magia. Nie magia, tylko ortodoncja. A dzięki temu, że ten drucik się odkształca, przyciskamy go do krzywego zęba. On chce wracać do swojej prawidłowej pozycji tego pięknego łuku i ze sobą pociąga dzięki aparatowi, dzięki zamkowi ząb. I tak po kolei zęby, pociągając w swoją pierwotną pozycję łuku, ustawia je ładnie w kształcie prawidłowego łuku zębowego. Więc ogólne zasady działania aparatu wyglądają tak, ale pamiętaj, każdy pacjent jest inny i w zależności od tego, jak wygląda wada, jaki jest wiek, płeć pacjenta, czy było leczenie kiedyś ortodontyczne, czy nie, to ten aparat możemy my, lekarze, w trakcie wizyt modyfikować. I to ta modyfikacja przez lekarza powoduje, że ten aparat dostosowany jest właśnie do Twojej wady. Dobra, Miki, mamy to. A Ty? Ile wiedziałeś o działaniu aparatu? Napisz mi w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i kliknijcie w dzwona, jak zawsze.